Wiosna 1944 roku był to straszliwy czas dla miejscowej ludności polskiej i ukraińskiej na terenie powiatu hrubieszowskiego. Jednym z takich najtragiczniejszych wydarzeń, w moim przekonaniu, z uwagi na nieprawdopodobnie wysoki odsetek kobiet, dzieci i starców w zbrodni, była zbrodnia popełniona przez ukraińskich nacjonalistów w miejscowości Obrowiec 2 kwietnia 1944 roku. W zbrodni tej zginęli zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, zarówno z Obrowca, jak i innych miejscowości, polscy uchodźcy z Wołynia, mieszkańcy Czerniczyna. I co ciekawe i co bardzo charakterystyczne dla ówczesnego czasu, to to, że dokumenty ukraińskie, nacjonalistyczne, między innymi wspominają o tym, że był to odwet. Dokumenty chociażby organizacji ukraińskich nacjonalistów z tego okresu wspominają o wzajemnych zatargach między mieszkańcami wsi, takich jak Obrowiec czy Kolonia Podhorce. I ta zbrodnia, która została tutaj popełniona, była usprawiedliwiana między innymi tym, że była odwetem za rabunki czy też zbrodnie popełnione przez Polaków z tej miejscowości na ukraińskich chłopach z miejscowości sąsiednich. Idę z Wronowic w stronę Sachrynia. Konkretnie znajduję się w takiej dzielnicy Wronowic, która się nazywa Pasieka. I tutaj wedle ustaleń profesora Igora Hałagidy miała miejsce pierwsza akcja, w której polskie podziemie zastosowało zasadę odpowiedzialności zbiorowej. 30 marca 1943 roku, czyli niecały rok przed akcją na Sachrin. To, co się rozegrało tutaj tego dnia, można uznać za odwet. I tak jak w przypadku Sachrynia, będę jeszcze zastanawiał się, na ile Sachryń był odwetem, na przykład za Wołyń albo za morderstwa popełniane przez ukraińską policję pomocniczą w służbie niemieckiej na posterunku w Sachryniu. To tak naprawdę to, co jest tutaj dla mnie bardzo istotne, to pokazanie również tego zapętlenia przemocy i takich morderstw, które napędzały kolejne morderstwa. I tutaj właśnie na przykładzie tego wydarzenia z 30 marca 1943 roku doskonale to widać. 19 marca 1943 roku prawdopodobnie funkcjonariusze ukraińskiej policji pomocniczej w służbie niemieckiej zamordowali we Wronowicach, czy też koło Wronowic, nauczyciela Antoniego Pelca, który był jednocześnie żołnierzem Armii Krajowej o pseudonimie Kruk. I polskie podziemie później w osobie Stefana Kwaśniewskiego, pseudonim Wiktor, i Mariana Gołębieskiego, pseudonim Ster, Irka, zdecydowało o likwidacji tych, którzy byli zamieszani w to morderstwo, i likwidacji również rodzin, osób cywilnych. I 30 marca 1943 roku, tutaj właśnie na Pasiece, polscy partyzanci zamordowali od 8 do 10 osób, w tym również kobiety. I jak odnalazłem jeszcze wzmiankę w aktach śledztwa, które toczyło się kilka lat temu w IPN-ie dotyczącego Sachrynia, okazuje się, że w odwecie za ten odwet Ukraińcy, tylko już nieustaleni z przynależności do formacji, zamordowali w noc sylwestrową 43
pięciu Polaków z Wronowic.